Dolny Śląsk to jeden z najpiękniejszych krajobrazowo regionów w Polsce i właśnie z tego powodu ważną częścią gospodarki regionu jest turystyka. Dolnośląski pakiet gospodarczy to pomoc dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku pandemii. Cały pakiet to ponad 1 mld zł wsparcia finansowego. Ostatnią decyzją Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego jest podwojenie wsparcia dla branży turystycznej z 40 do 86 milionów złotych. Dla przedsiębiorców skierowaliśmy specjalny pakiet. To jest Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, który początkowo, aby zapobiegać skutkom pandemii, które szczególnie uderzyły w przedsiębiorców, to było około 40 milionów złotych. W związku z ogromnym zainteresowaniem, co znaczy, że pakiet się sprawdził i faktycznie dobrze funkcjonuje, dobrze działa. Zarząd województwa zdecydował o tym, żeby ten pakiet podwoić. Więc w tym momencie mamy już prawie 86 milionów finansowego, realnego wsparcia. Te środki dystrybuujemy tak, żeby trafiały w najważniejsze potrzeby przedsiębiorców. Na Dolnym Śląsku ta współpraca jest na różnych polach i właśnie finansowych i doradczych. Wydaje się, o czym właśnie świadczy ten sam efekt, że ta współpraca z dolnośląskim biznesem jest bardzo dobrze skoordynowana. Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z tego wsparcia. Szacujemy, że około 80 do 100 firm faktycznie z tego wsparcia finansowego w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego skorzysta. Bardzo się cieszymy, że udało się przeprowadzić i dalej prowadzimy taki program, który realnie wspiera naszych dolnośląskich przedsiębiorców. To kolejny duży zastrzyk finansowy dla dolnośląskiej gospodarki, jaki zarząd województwa udziela w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. Pieniądze muszą zostać wydane na cele rozwojowe firmy. Premiowane będą te projekty, których dodatkowym efektem będzie przebranżowienie wnioskodawcy. Wnioski powinny być składane przez aplikację Generator Wniosków o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępną na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Panie przewodniczący, niedawno radni Sejmik Wojewódzki podjął decyzję o przekazaniu w ręce przedsiębiorców, tych przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu COVID-19, aż 40 milionów złotych. Tak się dzieje, bo do zadań naszych, tak jak je rozumiemy, zarówno radni, jak i zarząd, jest wsparcie dla rozwoju gospodarczego. Wsparcie rozwoju gospodarczego to między innymi reagowanie na potrzeby związane z różnorakimi kryzysami. Te kryzysy związane z pandemią od samego początku sprawiły, myśmy nie zwlekali. Jeszcze zanim ruszyła pierwsza tarcza rządowa dotycząca wybranych branż gospodarczych, myśmy już uruchomili środki, korzystając z tego, że były pewne oszczędności, jeśli chodzi o środki europejskie i inne. Przekierowaliśmy to uchwałą, Sejmik się zebrał, chociaż było trudno, ćwiczyliśmy po raz pierwszy zdalną pracę. Uchwaliliśmy te potrzebne dokumenty do uruchomienia tej pomocy i od początku to się dzieje. Ja chciałem podkreślić, że od początku, o którym mówiłem, ta suma, którą skierowaliśmy na wsparcie gospodarki dolnośląskiej w kłopotach, przekroczyła pewnie już około 1 mld zł z naszych środków tutaj, znaczy środków, którymi dysponujemy. I cieszę się, że to do końca trwa, bo rzeczywiście dobry start. Myślę, że to jest tak skonstruowane w tej chwili, żeby pomóc tym, którzy przeżywali i wychodzili z tych kłopotów, dobry start do następnego okresu. Gospodarka się rozpędza, międzynarodowe instytucje finansowe, banki podnoszą rating i prognozy naszego wzrostu bardzo wysoko, 1,5% nawet, jak ostatnio słyszałem. To jest pomoc, która ma pozwolić włączyć się dolnośląskim przedsiębiorcom w ten właśnie ruch do przodu i bardzo nam zależy na tym, żeby jak najwięcej tych podmiotów
przetrwało ten trudny okres i mam nadzieję, że tak było. Oczywiście sprawa jest bardzo trudna, jeśli chodzi o niektóre branże. Tu ja ze współczuciem myślę o tych branżach, zwłaszcza hotelowej i związane z przemysłem turystycznym. Ale jeśli oni to przetrwali, to trzeba im tym bardziej pomóc.